Widzicie za mną z tyłu kurzętnicki rynek. Ten gąszcz drzew, jeszcze znajdujący się w tle, to jest góra kurzętnicka, na której są ruiny Zamku Krzyżackiego. W 1410 roku Władysław Jagiełło ze swoimi wojami podszedł tutaj w te okolice, aby stoczyć bój z Krzyżakami, z Ulrichem von Jungingenem. Ale uproszony przez lokalnych mieszkańców, którzy bali się rozlewu krwi, odszedł w kierunku Działdowa, Nidzicy i stamtąd już udał się pod Grunwald, gdzie 15 lipca rozegrała się wielka historyczna batalia. Kurzętnik już zaistniał wtedy na kartach historii i teraz mam nadzieję, że też powoli będzie przechodził do historii, ale bardzo współczesnej, pisanej sportem, atrakcyjnym wydarzeniem, które nazywa się Triathlon Kurzętnik 2021. 26 czerwca zapraszamy takich współczesnych rycerzy, bo to naprawdę twardziele, czyli triatlonistów, do tej małej miejscowości na granicy Warmii, Mazur i Kujaw. W tym miejscu odbędzie się triatlon na dystansach 1/8 i 1/4 Ironmana. Jeśli się nie zapisaliście, to skorzystajcie z tej okazji, bo to jest fajna przygoda, bo to jest fantastyczny sport i cudowne emocje. I w pięknej okolicy będziemy pływać w jeziorze Skarlińskim. Później przejedziemy rowerami pomiędzy Wałrowicami a Kurzętnikiem, odpowiednie trasy oczywiście 22,5 albo 45 km i wreszcie bieganie też piękną ścieżką pomiędzy Kurzętnikiem a Lipowcem i finał, meta na kurzętnickim stadionie. Mam nadzieję, że to będzie fajna impreza, rodzinna impreza, która zgromadzi wielu amatorów, wielu fanów tej dyscypliny, ale także zawodników pro. Mam nadzieję, że także przyjadą ci, którzy będą chcieli ścigać się w kategoriach Mistrzostw Polski branży budowlanej i deweloperskiej. Tak więc czekamy na Was w Kurzętniku. 26 dzień czerwca, dwa dystanse, 1/8 i 1/4 Ironmana. Tomasz Galiński, zapraszam. Kuba Czaja, dyrektor sportowy, jednocześnie ambasador imprezy, będzie też nad wszystkim czuwać. Do zobaczenia.